Dajesz, dajesz. Daję, daję. Zmieścimy się z tym całym majdanem? Co mówisz? Czy się zmieścimy z tym całym majdanem? Zmieścimy się. Trzeba się najpierw tutaj ogarnąć. Witam was serdecznie na kanale Odkrywca Historii. Dzisiaj nie będzie poszukiwań, ale za to będzie łowienie ryb. Chcemy sprawdzić, czy w tym naszym akwenie są jeszcze ryby. No i oczywiście spędzić czas inaczej niż zawsze. Nie na poszukiwaniach, ale na łowieniu rybek. Skrzynkę do tyłu. Mała ta łódka nasza, trzeba pomyśleć nad większą. Będziemy wciągać brzuchy. Będziemy wciągać brzuchy. Woda. Nasze torba ze sprzętem. No i oczywiście co? Dwa ciężarki. To czego nam brakowało? Dwa ciężarki i to nie małe. 10, ale ty masz powera. Ten jeden waży 10 i drugi też 10 kilo. No i wędeczki. Takiej średniej. Nówka, Eweliny nówka. Średniej klasy mamy wędki, bo z nas bardziej poszukiwacze niż wędkarze. Pół godziny rzucania i nawet skubnięcia. No Ewelince coś tam skubnęło. Czyli na razie jedna wielka lipa. A czas ubiega, wieczór coraz blisko. Miały być takie okazy. No i będą, tylko trzeba się nauczyć cierpliwości. A z tą cierpliwością to jest różnie, natomiast ważne, że odpoczywamy od wykrywacza. Wiecie, że przez ostatni miesiąc praktycznie byliśmy z 23 razy na poszukiwaniach, czyli średnia wychodzi bardzo dużo, dlatego te wędkowanie to też trochę nam pomoże dać, może nie odpocząć, ale taki przerywnik od poszukiwań, od tego, co działo się na polach, w lasach, czy na zlotach, w których przebywaliśmy. No, w ten sposób. No i ciskasz. O, wyrzucone, także poszło. Teraz zwijasz i wyciągasz ciekawą rybę. Dużą rybę. Tu jest sandacz i okoń. Będziemy głodni cisnąć. Nie no, coś złowimy chyba, co? Mam nadzieję, bo zjadłem sobie. Co, ubierasz się? No, zimno już mi się zrobiło. Widzisz, a nie chciałaś wziąć kurtki i innych rzeczy? No, a tu na dworze ciepło. Podstawa na takie wyprawy, gdzie przecież mamy dzisiaj, który? 17 październik. Październik. Prawie już listopad. Jeszcze troszkę. Ryby, biorą się czy się nie biorą? Z rybami? Tak jak z poszukiwaniami. Rybka zwana Wandą. Twister. Tym razem będę miała rybę. Zbliża się już wieczór. Połów oczywiście nieudany, bo nie udało nam się nic złowić. Kilka pobić. Okonków zapewne. Nadzieje nam tylko narobiły. I licho. Licho. Zbieramy się zaraz do domu. I co będziemy dalej robić? Nie wiem. Coś się wymyśli. Jeszcze kawał wieczora został. No to jedziemy do domku. Spływamy. Spływamy. Nie udało nam się złowić rybek w jeziorze, ale udało nam się wyłowić okazję. I to biedronkową okazję. Nie będzie świeżej rybki z jeziora, ale ta okazja była w formie zakupu takiej paczki oto miruny patagońskiej w Biedronce. A nasza Hania chora. Hania, co ci dolega, powiedz? Gorączka, co? A co, głowa boli?
I gardło, tak? Nie boli gardło, tylko głowa, tak? No miałaś dużą gorączkę, także cały dzień w łóżku spędziłaś. A my ryby łowiliśmy. Ale za to za chwilę będzie niespodzianka, zobaczysz jaka. Ryba złowiona w Biedronce. Że sama rybka się nie zrobi, to wszyscy jedzą. Moja rybka przygotuje tą mirunę, która była w promocji. Patagońska. Patagońska. No co to jest tam patagońska? Nie wiem, no dlatego wzięłem. Zobaczymy, co to w ogóle jest. Pokaż, jak to wygląda. Dobrze, ładnie pachnie ze skórą. Jak śledź wygląda. Zobaczymy, jak to smakuje w ogóle. A może to zrobimy w jajku i w bułce, czy w mące? Nie, zrób osmażone. Obsmażyć na patelni, czy do piekarnika? Wiesz co, chyba bardziej trzeba będzie to obsmażyć. Myślisz? Tak. Ja tam wolałabym z piekarnika. No to zrób tak i tak. Jak śledź pachnie. Może to śledź jest. Nie, to jest miruna patagońska. Jakkolwiek to brzmi, ale dobrze to wygląda. A tej skóry to się nie ściąga? Boże. Nie wiem. Weź, jaki wstyd. Ale czemu wstyd? Jesteśmy łowcami, ale łowcami okazji, bo ta miruna kosztowała za 450 gram 12,99. Hania, chodź na rybkę. Nie tą złowioną z jeziora, ale tą złowioną na okazję w Biedrze. Zobacz, jaka dobra rybka. Także smacznego, dziewczyny. Piścisz bajeczki swoje. Smacznego. Nie lubisz ryby? Ja jej nie lubię. A co lubisz? I suróweczka oczywiście przeze mnie zrobiona z ogóreczki. Ogóreczki. Ścisz troszkę bajeczki, tak? Ścisz bajki. Możesz chodź, mamunia ci da posmakować. Dam ci taki ładny kawałek. Jak ale możemy... ci tego. A jaką chcesz? Co chcesz? Ogórków? Cześć. Jak ryba. Posmakujesz rybkę? Jak ryba. Nie. Jak ryba. Ale z jeziora czy z lodówki z Biedry? Z Biedronki. To masz. To są biedronkowe okazje. Oprócz mojej surówki. Bo robiłaś ją sama. Oczywiście. Smacznego, Hania. Ona smakuje surówkę. I co? No to smakuje. Oliwia, smakuje ci złowioną rybka. Otwórz bardzo. Na okazję. No i też. Mi smakuje. I to jest nasze zwieńczenie naszej dzisiaj przygody z wędkowaniem, prawda? Złowiliśmy pyszną rybkę. Ale w jeziorze czy w promocji? Promo. Promo. Smacznego. A Hania zamiast rybki będzie grała w co? Bo ogórek jej nie smakuje. W laptopie. Gdzie w laptopie? W tablecie. Nie smakuje ci? Wypluj. Coś Hania nie lubi twoich ogórków. Za to nie poradzę. Za to Oliwia lubi bardzo. Ja bo smakuje. Smakuj, ja nie smakuj. Lubię bardzo cebuli, a tu jest dużo. Czas a ja jest. Uwielbiam suróweczkę z ogórków i ryby. Chciałabym się z Hanią wam czymś pochwalić. Jakiś czas temu zakupiliśmy jej tablet. Oczywiście część pieniążków była z Hani skarbonki, a część dzięki wam. Oczywiście zakupowaliście u nas kubeczki, które były wrzucone do tej skarbonki, a także wspieraliście nasz kanał na YouTubie. Tam, gdzie był przycisk wesprzyj, wpłacaliście dobrowolnie pieniążki. I te wszystkie pieniążki, które wpłaciliście, które Hania zbiera w skarbonce, poszły właśnie na to oto taki tablet. Tu i wybrała sobie niebieskie. Niebieski to jest jej ulubiony kolor. Niebieskie etui. Też warto wspomnieć, że zebraliśmy trochę pieniążków zbierając złom. To też w dużej mierze. To też pokazujemy wszystkim, że tak można w jakiś sposób, w cudzysłowie, dorabiać sobie do różnych inwestycji. Oczywiście też dziękujemy wam za to, że jesteście aktywni, oglądacie nas i też obdarowujecie nas dobrowolnymi kwotami. Wspieracie nas. Bye bye. I oglądajcie nas. Oglądajcie. W co gracie? Fortnite'a. O, Fortnite'a. Hania, w co grasz? Fortnite'a. Fortnite'a. To miłej zabawy. Dziękujemy, że nas oglądacie. I wspieracie nasz kanał.
I również możecie zostawić tam czerwony przycisk na dole, czyli subskrypcję i kliknąć dzwoneczek. I również zachęcam do komentowania i lajkowania. I dzwoneczek. I dzwoneczek. To co, do zobaczenia. Pa, pa. Pa, pa. Do zobaczenia w następnym odcinku. Pa, pa. Pa.